Sobótki, natomiast nikt nas nie musiał specjalnie zapraszać. Zwabiła nas tam legenda tajemniczych lochów, mających łączyć tamtejszy zamek z sobódzkim browarem. Nie przeczę, że pojechaliśmy tam także zwabieni aromatem piwa. Browar Sobótka Górka, wcięty w zbocze Góry Ślęży. 1817 rok, stary. Powyżej na zboczu jeszcze starszy zamek. O tym zespole od dawna krążą legendy, że łączą jakieś lochy, tunele, ewentualne skarby. Nie wiemy, jak to jest naprawdę. Jest z nami pan Antoni Palczak, który pracuje tu od roku 50, od wielu lat i może coś nam powie na temat interesujący nas. Panie Antoni, jak to jest z tymi skarbami, tunelami i lochami? Jeśli mi wiadomo, to tutaj żadnych tajemnic nie ma. Tutaj wszystkie przejścia korytarzowe są mi znane. Natomiast do zamku żadnych przejść też nie ma tutaj, które nie wiadomo, do tej pory nie ma tutaj innych przejść. Zaczęło się od znalezienia folderu przeze mnie. Drukowany był w 1900 roku przez pana, który w ogóle bardzo ciekawie pisał, poetycznie wręcz. Nazywał to masywem górskim, otoczonym potężnymi bukami. No wręcz przepiękne tereny, do których przyjeżdża turysta i pije piwo. Tak się zaczyna w ogóle ten folder. A później ciekawostka, to znaczy takie dane historyczne. Wybudowany on został w 1810 roku, przepraszam, 17, tak, bo w 1810 cała sama górka została wykupiona przez Ernesta Ludwika von Ludwica. To był burmistrz zarządu miasta Dzierżaniowa. I on tutaj właśnie jako pierwszy w prowincji postawił browar. Zawiązała się wtedy spółka cywilna. Później w 1858 został przejęty ten browar przez jego syna, Ludwika. No i tak to się zaczyna. Ciekawe było to dla mnie przynajmniej opisywanie, że unikatem jest leżakownia już w ówczesnych czasach, dlatego że była wykuta w skale. Same pomieszczenia browaru tutaj, te dolne, które widać, leżakownia, piwnice leżakowe są w środku góry. Bo gdybyśmy poszli z drugiej strony, to tam właśnie widać, jest trzeci poziom. Tu jest parter, a tam jest trzeci poziom, jest góra. Właśnie leżakownia. Najciekawsze miejsce w browarze Sobótka. Pokażę panom teraz piwnice, które odchodzą promieniście od tego głównego korytarza. Kiedyś była tutaj żyta lita skała. W tej chwili jest to obudowane kafelkami, ponieważ mamy trudności z takim właśnie były szlamem, który wydobywał się i jednak nie mogło to być, a przede wszystkim konieczna jest czystość i sterylność przy produkcji piwa. Każda piwnica leżakowa otoczona jest dodatkowo pomieszczeniami bocznymi i górnymi, nazywamy je międzystropiami. Kiedyś już przechowywano tam lód do chłodzenia piwa. Sprowadzano ten lód, co jest ciekawostką, z Mazur, ze Skandynawii, nawet z jeziora Czorta. Pracowały przy tym setki pracowników. Była to ciężka praca, w sumie w końcowym efekcie nieopłacalna. My tu jesteśmy przecież od wyjaśniania tajemnic. O, pani Grażyno. Słuchaj. Tu wyglądasz trochę przyzwoicie niż w tych ciągach technologicznych, ale gdzie my właściwie jesteśmy? A dlaczego przyzwoicie? No bo tak skarpło. To są te piwnice towarzyszące z boku. Co tak, to są te piwnice, o których wcześniej rozmawialiśmy. To znaczy tam, gdzie przechowywano lód do chłodzenia piwa. Kiedyś to robiono naturalnie, tylko lodem, który wydobywano, jak wcześniej pan wspomniał. Tu, w tych komorach?
I on tak transportowany tu w tej komorze, w komorach bocznych, nad stropami, wszędzie tutaj przechowywany, obkładana piwnica była dookoła lodem. Wewnątrz nie było kiedyś tamków takich leżakowych. Były to drewniane kufry. No i niestety chłodzenie tylko lodem. Tak zwanego skarbu von Kulmiców, czyli wartościowych dóbr, jakie mieli schować przed swoim wyjazdem wiosną 1945 roku, byli właściciele majątku i należącego do posiadłości browaru. Opieramy się głównie na potwierdzonej informacji mówiącej o tym, że na końcu browaru, tam gdzie kapie woda, ukryto między innymi futra i cenne obrazy. Spenetrowaliśmy już wykute blisko 200 lat temu hale i przestrzeń między dwoma ceglanymi stropami, którymi je obudowano. Dotarliśmy wreszcie do końca browaru, tam gdzie, niegdyś przynajmniej, woda kapała. Zaczęliśmy wiercić otwory w ścianie, którą zniesiono za ostatnim stuletnim zbiornikiem. Zrobiliśmy to w przekonaniu, że łatwiej uda nam się przedostać dzięki temu na drugą stronę. Oczywiście, jeżeli ta druga strona w ogóle istnieje. Przekuli się! Wystarczyło wykuć cztery cegły, by przekonać się dzięki wstawionemu do wnętrza lusterku, że ta domniemywana druga strona co prawda istnieje, ale jest pusta. To kolejna nisza technologiczna, ograniczona z dwóch stron ścianami obudowującymi skałę, z trzeciej tunelem wentylacyjnym. Czwartą ścianę przewierciliśmy. To miejsce znaleźliśmy właściwie cudem, dlatego że było pierwotnie zamaskowane ścianą tego termosu i pomalowane na biało, zatynkowane. No ale jest. No to będziesz miał ciężką robotę, Ary, żeby się. Nie, ja ci wejdź pierwszy, ja ci butlę będę podawał. Czekaj, co się. Mówiliśmy, że jest tu taka boczna komora za ścianą termosu. No jesteśmy w środku, ale to nie jest taka zwyczajna komora, bo tam 2-3 metry w dół jest woda. I widać, że od tej wody rozchodzą się pod ziemią jakieś tunele, no jakieś tunele, które dopiero Arek i Rafał przenurkują i zobaczą, co tam jest. Może to tam będzie wreszcie ten nasz skarb na samym końcu. Będzie on wtedy podwodny. Jesteśmy poniżej poziomu zerowego już tego poziomu browaru dzisiejszego. Kożuch, którym pokryta jest gdzieniegdzie woda, ma pewno ze 100 lat. Granitowy pył i butwiejące kawałki drewna przesłaniają dużą część powierzchni. Na pewno przed nami tutaj nie nurkował, także jesteśmy pierwsi. Idziemy do wody. Pod wodę schodzą bracia Rafał i Arek Pawełkowie. Rafał będzie asekurował Arka, który zabiera ze sobą kamerę w obudowie przystosowanej do zdjęć pod wodą. Z granitowego zbiornika prowadzą trzy wykute w skale korytarze. Dwa bracia zbadają wspólnie. Do trzeciego, nieco węższego, wpłynie tylko Arek. Rafał będzie go ubezpieczał u wlotu do zbiornika.
Po kilku metrach piasek i muł uniesiony gwałtownymi ruchami płetwy zaczyna opadać. Korytarz północno-zachodni ma nieco ponad 1,20 m szerokości. Muł uniesiony ruchami płetw wygląda jak gęsta mgła zalegająca dno. Odbija się to wszystko w górnym lustrze wody, które pokryte miejscami kożuchem przypomina skalny strop. Na ścianach widać wyraźne ślady żelazka. Te kute w granicie odnóża pająka, jak to jak nazwał zbiornik, gdzie rozpoczęliśmy nurkowanie, doprowadzały niegdyś krystaliczną wodę z wnętrza góry wprost do browaru, gdzie używano jej do produkcji piwa leżakowego, mocnego, słodowego i tak zwanych koźlaków, czyli piwa bardzo młodego. Wejście do pająka z hali było dokładnie zasłonięte i zamalowane. Nigdzie nie odnaleźliśmy śladów młodszych niż te z początku ubiegłego stulecia. Natomiast lodowata woda z wnętrza ślęży płynie korytarzami niezmiennie od dziesięcioleci, uchodząc tylko sobie zdanymi odpływami poza browar. Na końcu jednego z korytarzy niewielki syfon. Rafał prowadzi. Do trzeciego korytarza wpłynie samotnie Arek. Rafał będzie go asekurował u wlotu korytarza z pająka. Tak właśnie wygląda ten trzeci korytarz. Jest nieco węższy, za to znacznie dłuższy od dwóch pozostałych. Dwa poprzednie korytarze kończą się pionowymi, granitowymi ścianami. Ten natomiast jest zakończony dwiema rozchodzącymi się odnogami. Odnogami, które prowadzą prawdopodobnie bezpośrednio do źródeł we wnętrzu góry. Natomiast odpływ musi być gdzieś niedaleko, bo zaklęte księżniczki pokonują tę drogę bez trudu. W całym miejscu. No, byśmy w kółko obeszli, no przecież wracamy. No idealna kryjówka była, wyłaz. Zamurować tutaj, zamurować tamto. Powiedzieli przecież prawie na powierzchni. Znowu korzenie. Znowu korzenie. Skałę rozsadziło. Już jest wyjście tutaj. Jesteśmy chyba w najwyższym punkcie browaru. No. No masz schody. Schody i wyjście do parku zamkowego. Do parku zamkowego. Zamknięte kratą i zamurowane jeszcze. A futer. Futer i obrazów jak nie było, tak nie ma, ale. Ale jak nie tu, to tylko tam, w zamku. A do tego jesteśmy przygotowani. Łomy, kilofy, łopaty, wyjmiemy wszystko. Oczywiście, jeśli nam pozwolą.
Takich zamurowanych wejść do podziemi jest w parku dzielącym zamek od browaru kilka. Niegdyś wwożono tędy surowiec, bądź wytaczano beczki z piwem. Gdyby cokolwiek skrywano w browarnianych sztolniach i halach, to najwygodniej byłoby to dostarczyć właśnie takimi wejściami. I zamek. Przed chwilą wyszliśmy z podziemia, z tego korytarza, gdzie zamurowane było wyjście do zamkowego parku. Zresztą za chwilę je pokażemy, bo pokażemy od tej zewnętrznej strony. A i te ostatnie chwile w podziemiach okupiłem krwią serdeczną, bo zdjąłem na chwilę hełm, a mówiłem, kładajcie. No i mamy pierwsze znalezisko. I to rzeczywiście jest skarb, krajoznawca, historyk sztuki, w ogóle kopalnia wiedzy o tym rejonie. Pan Andrzej Wilk. To gdzie my jesteśmy, panie Andrzeju? Jesteśmy na skraju górki, dziś części Sobótki. Ponad nami znajduje się kompleks browaru. Przed nami krajobrazowy park poprzecinany jarami i w oddali widać sylwetkę dzisiejszego zamku. Miejsce to jest niezwykłe, bowiem tu się zaczyna w tych okolicach średniowieczna historia śląska. Tu zaczyna się chrześcijaństwo, tu pojawiają się pierwsi zakonnicy, a z zakonnikami wielkie skarby. I tu wcześniej są miejsca święte naszych poprzedników tutaj. Bo do Góry Ślęży to się chyba przyznają i Słowianie, i Germanie, i być może nawet Łużyczanie. No i może jeszcze nawet ci, którzy z Rzymianami handlowali. Aż tak. A pod nami właśnie podziemia browaru Górka. To jest ciekawe, bo miejsce to też od bardzo dawna było wykorzystywane w celach gospodarczych. Te tradycje piwowarstwa sięgają nie końca XIX wieku, tylko pewnie w głębokie średniowiecze jeszcze. Tak jak i górnictwo na tym terenie, poszukiwanie minerałów. Cała okolica pełna jest do dziś tajemniczych wciąż sztolni. To co, pójdziemy dalej zobaczyć jeszcze. W browarze to nam ewidentnie nie wyszło, ale wielkie nadzieje wiążemy z zamkiem w Górce. Ja myślę, że tu skarbów jest wiele, począwszy od duchowych, pewnie po ukryte wciąż materialne. Około połowy XII wieku, w czasach Bolesława Krzywoustego, zostają tutaj sprowadzeni z północy Francji mnisi, kanonicy regularni od świętego Augustyna. Za nami widoczna jest jedna z najstarszych romańskich budowli tutaj na Śląsku. Husyci niszczą klasztor, niszczą kościół. W późniejszych wiekach zostaje on jeszcze cała budowla rozbudowana i w XIX wieku następuje kasacja zakonów, likwidacja dóbr kościelnych. W związku z powyższym państwo pruskie sprzedaje to prywatnym właścicielom. I w 1885 roku Eugen von Kulmic nabywa Sobótkę Górkę. Na salony to nas pewnie nie wpuszczą, a to taka jedyna skarbowa piwniczka. Pewnie nic nie znajdziemy, ale przecież my żyjemy nadzieją, tylko. Gdzie poszli? Aha. Gdzie, ale? Szkoda zachodu. Całe wycieczki były przed nami. Nie obejdzie się jednak bez salonów. Na szczęście. No i jesteśmy w sieci. Przy wejściu umieszczono inicjały właściciela EK Eugen von Kulmic. To dzięki niemu skromny dwór zmienił się w magnacką rezydencję, dopisując kolejną kartę do i tak już bogatych dziejów osiedla Sobótka Górka.
Wtargnęliśmy jednak na salony, ale to tylko dzięki uprzejmości pana Mirosława Pęśko, gospodarza zamku w Sobótce Górce. Panie Mirosławie, to gdzie tym kilofem tak tu? No, kilofem raczej nie, tylko można popatrzeć sobie na te skarby, które tu zostały. A pan tak sam nie próbował troszkę poszukać gdzieś niżej? Nie, dlatego że podejrzewam, że to, co miało być odkryte, to już zostało odkryte. Reszta zostało zamurowane i nie ma sensu nawet się dobierać do tego. Szkoda czasu i pieniędzy. To znaczy skarbem Sobótki Górki jest to, co ocalało, czego nie zdążyliśmy zdewastować. To znaczy nie my poszukiwacze skarbów, tylko no takie były losy powojenne dworów, pałaców i zamków tutaj na tych terenach. Skoro nie udało znaleźć się nam tych skarbów ani pod na razie, ani w murach, na otarcie łez dwa kamienne lwy. Przeszło 800 lat, stoją tu i spoglądają i na pewno są świadkami tych wszystkich niezwykłych zdarzeń. One najwięcej wiedzą o skarbach, ale nie chcą nic powiedzieć. Ale którego bierzesz, prawego czy lewego? Bo ja sam nie będę też szuł. Na szczęście. Zagadka pochodzenia lwów sprzed Górkowskiego zamku do dzisiaj nie została ostatecznie rozwiązana. Podobnie jak skarb Kulmiców, czeka na swego odkrywcę.